Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie dotyczące dalszego obniżania sytuacji materialnej środowisk naukowych, środowisk akademickich. Dopiero co ograniczono możliwość pracy na drugim etacie. Teraz dowiadujemy się, że rząd nie będzie przekazywać subwencji na drugoetatowców. To bardzo uderzy w środowisko akademickie. Nadto odbiera się na coś, do czego zawsze to środowisko było przyzwyczajone, to znaczy tą ulgę, która sprawia, że opłaca się intensywniej pracować, że warto prowadzić badania naukowe, bo można uzyskać większe z tego powodu korzyści. Otóż nie, przekroczenie progu spowoduje obecnie, że te korzyści będą mniejsze. No jednym słowem, jest to ustawa, która w warunkach, jest to przepis, który w warunkach mizerii polskiej nauki, mizerii finansowej polskiej nauki i środowisk akademickich jeszcze tą sytuację pogorszy. Wydaje się, że rząd konsekwentnie do tego dąży, co jest oczywiście bardzo źle rokujące dla przyszłości Polski.